Serdecznie Was witam. Nazywam się Jacek Kurzępa. Jestem profesorem akademickim w zakresie socjologii, pedagogiki. Jestem także od wielu lat terapeutą. Po prostu pomagam ludziom. Jako ktoś, kto w życiu swoim towarzyszy drugiemu człowiekowi od zawsze, zarówno w sensie badawczo-naukowym, ale także to, co wynika z rozmaitych badań społecznych, psychologicznych, pedagogicznych, potem próbuję wcielać w życie. Zatem jestem nie tylko diagnostą, kimś, kto opisuje współczesny świat, kto konfrontuje się z jego nowinkami, różnymi problemami, które stwarza. Próbuję wspierać tych, którzy tego współczesnego świata nie rozumieją, bądź mniej rozumieją, bądź też się go lękają z jakichś powodów, bądź są przez ten otaczający nas świat i często sytuacje, ale także ludzi, których spotykamy na swojej drodze, dotknięci rozmaitymi razami. Wtedy pojawiam się ja, staram się z Wami rozmawiać, szukać przyczyn owego bólu, lęku, niepokoju, strachu, osamotnienia, czegokolwiek, co powoduje, że jakość naszego życia jest nieco gorsza, po to, żeby znaleźć rozwiązanie, po to, żeby uśmierzyć lęk, po to, żeby zneutralizować strach, po to, żeby stanąć na własnych nogach, żeby znów po prostu radośnie uśmiechnąć się do jutra, nie lękając się tego, że jutro znowu będę w opresji, w napięciu, wobec powyższego lepiej siedzieć w domu, w zamknięciu, ze słuchawkami na uszach, od po prostu lękając się tego, co ma nadejść. Zatem chciałbym wraz z Wami budować coś, co buduję od lat w różnych przestrzeniach w Polsce. Mój autorski program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych człowieka, wobec również i opresji, w których człowiek czasami się znajduje. Jeśli masz 15 lat i więcej, czyli jesteś w kategorii młodzieży, jeśli jesteś osobą, którą określam mianem młody dorosły, czyli do 30 roku życia, ale i wy dorośli i seniorzy, jesteście w obszarze moich zainteresowań. To nie jest tak, że dotknięcia różnych życiowych perturbacji odnoszą się do jakiejś określonej grupy wiekowej. Natomiast dla mnie tą cezurą minimum wieku to jest wiek wchodzenia w okres adolescencji, wczesnej młodości, aż do samej smugi cienia okresu senioralnego. Każdy wiek ma swoje przypadłości, ale też i ma swoje atuty. Wobec powyższego, poprzez rozsunięcie kotary, która czasami nadmiernie mocno przysłania Twoje atuty, Twoje talenty, Ciebie samego, chciałbym je eksponować, chciałbym wraz z Tobą o nim rozmawiać, o nich rozmawiać i pokazywać światu, jaką jesteś piękną osobowością i jakim jesteś dzielnym człowiekiem. Ta dzielność czasami wymaga czasu. Musimy sobie ten czas wzajemnie poświęcić. Zapraszam zatem na spotkania ze mną, byśmy razem budowali falochron przed nieprzychylnościami współczesnego świata. Ja i Ty. Ja będę Cię słuchał, czasami będę coś dopytywał, czasami wskazywał jakieś ścieżki, rozpoznając najpierw Ciebie samego, żeby wiedzieć, na czym się oprzeć. Bo zawsze jest coś lub ktoś, na kim
można się oprzeć. Pozdrawiam.